Jest. Siemanko widzowie, dziś będziemy grali w 3D Bowling. Nie wiem, to po prostu w ogóle jestem dobry w kręgle i tu mamy jakieś tereny, tutaj jakieś... Nie wiem, tutaj... Może wybierzemy sobie taką kulę. Oczywiście One Players. Let's... Wow. Pierwszy strike. Oczywiście na pierwsze. Drugi strike. Ty, to jest na easy. Znowu trakej. Nie mówcie, że trafię wszystkie strajki, nie, w tym odcinku. Ale postarajmy się teraz bić jak najwięcej, czyli wszystkie kręgle. O kurde, te jedne są najgorsze, ale zbiłem. To jest dobrze. I tutaj? Oczywiście, że strike. Już jest 9. Już jest prawie 12. Bo już słyszę, że tam u mnie dzwony już biją. I tu jeszcze nie trafiłem. Ale 263. Dla mnie to jest spoczko wynik. Oczywiście menu. Menu. Okej, teraz sobie zagramy w to, bo będziemy przechodzić te wszystkie mapy, co są tutaj. To więc będzie ciekawy odcinek. A jeszcze pokażę wam, czekajcie, zrobię pauzę. Oczywiście, oczywiście zapraszam na odcinek Miki wkradł mi się na kanał, popsuł moją wystawę Out. Zapraszam na ten film, bo jest bardzo uroczy, jakbym tak powiedział. I po prostu, no, już oglądałem już cały. Tylko, że teraz dzisiaj oglądałem do połowy. Do połowy jeszcze sobie obejrzymy, co tutaj Miki nagrał, a potem przy... Tutaj utniemy sobie. Ciekawe, jak nagrał to. O właśnie, dobrze powiedział. No i jeszcze autograf mój. Podpis autograficzny. No i upuścił właśnie mój telefon. I jak widzicie, to jest fajny odcinek, taki uroczy, tylko że zdenerwowałaś się na niego bardzo ostro. Ale się pogodziliście, nawet zapraszam na dziki wyścig McLaren, animacja, tutaj już jest, Miki i jego ups, tutaj zapraszam na filmik, na taki shorts, ha, ale z ciebie bambik, oczywiście 31 łapek w górę, polubiłem, teraz jest 32, dużo subskrypcji mi doszło. Okej, a teraz przechodzimy do 3D Bowling. No jak widzicie, teraz już jesteśmy na 3D Bowling. No więc może taką czerwoną kulkę weźmiemy sobie. Oczywiście One Player. O, ładna muzyczka. Przygłoście trochę, żebyście słyszeli. Jak syreny. O, tutaj. Okej, już jesteśmy. Bo zrobiłem cięcie. Bo chciałem coś tam jeszcze zrobić. O, tutaj. Tutaj spear. Tu też na pewno będzie spear. Jak w ogóle trafię?
Oczywiście net nie trafiłem, ale tym się nie przejmujemy. Tutaj. Okej. Muszę sobie trochę zasłonić telefon, bo no oczywiście słońce świeci, teraz już się przyciemniło. Oczywiście dzwony już nie biją, bo jest 5 po 12. Ja znam się tak na godzinach, to więc tak mówię, czyli jest 12:05, oczywiście już wam pokazałem. O, kramy w kręgle, kramy w kręgle. Tutaj. A jeszcze, nie wiem czy jeszcze dzisiaj Miki nie będzie nagrywać odcinek, ale ja nie wiem. 182 punkty. Skores. Okej. Okay. Ajmenu. Oczywiście teraz te nawiedzone weźmiemy sobie oczko albo kocie oko. O. Oczywiście to Halloween. Jest takie, taka mapa. O tutaj cyk. Dobrze. Trafiłem. Oczywiście strike. Jejkuś. Nie no, to jest na easy. Te kręgle. Na pewno będę więcej nagrywać takich odcinków z kręgle, na przykład muszę trafić wszystkie z kręgle challenge. Tak może być. A na przykład Miki mi przeszkadza w zbijaniu kręgli. Oczywiście też w swoim pokoju mam swoim pokoju, czyli gamingowym, bo tak nazwałem mój pokój gamingowy. Bo zawsze w nim nagrywam na PS3 i na telefonie. Jeszcze mam takie gamingowe siedzenie. Okej. Trakej? A no, trakej. Okej. Tak. Okej. 112. 200, raczej nie 112. 212. Dobry wynik. Oczywiście teraz sobie wybierzemy piaskowy teren, czyli pustynny. Jakbyście chcieli rzucić kulą do kręgli, a jak w ogóle nie graliście w kręgle, to ja zrobię to za was. Oczywiście wy traficie strajka, jakbyście chcieli rzucić kulą. Oczywiście drugi raz na drugiego widza. Na pewno jeszcze trzeci raz dla trzeciego widza. Oczywiście trafił trakej. Czwarty strajk. Tutaj. Nie no. Jakieś oszukane te kręgle są. To ciągle trafiam w strajki. O, teraz to będzie spear. Albo nie będzie spear. Przepraszam, mój drogi widzu. Bo to jest troszeczkę trudniejszy teren. Piaskowy. Pustynny taki. To wiecie, jak to jest na pustyni. Pełno piasku, Sahara. Kaktusy. Okej. Okay. Okej, okay, już 9. Nie trafiłem. 214. Nowe geometrii dasz? Nie wiem.
Kiedyś grałem Geometry Dash, ale teraz nie gram. 214 punktów, prawie tak samo jak w tamtym nawiedzonym, czyli tutaj. Teraz zagramy sobie jak na polu, po prostu. Oczywiście ładnie. Czekajcie, czekajcie. Tu players, nie. O, a tam co tam jest? Jakiś zamek czy kościół? Nie wiem. Ale czemu nie zbija tych wszystkich kręgli? Od razu, jak trafię prawie na środku, o zobaczcie, trafię krzywo i strajk. O zobaczcie, trafiłem w prawą stronę i nie poleciała ta kręgla, bo się zagadałem. Ej! Ej! Jak to poleciało? Tu poleci... Zobaczcie, tak, tak, tak. I tak poleciało. Widzieliście to? To chcę wam powiedzieć. Nie graj gry w kręgle o trzeciej nocy. Tutaj, okej, tutaj oczywiście trakej, tutaj oczywiście też trakej. Jak widzicie, nieźle umiem grać w kręgle, bo ja kiedyś w ogóle grałem w kręgle. 184 i 214, to oczywiście tak samo jak w tamtym. Dobrze, dobrze, dobrze. Einbenu, oczywiście. I została nam się ostatnia mapka, czyli taka cukierkowa planeta. Oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrypcja, oczywiście. I uwaga, to jest ostatnia prawie runda. To jest po prostu ostatnia mapa. O, dobrze, Spear. Chociaż Spira trafiłem niż Strajka. Okej. Spear. Dobrze, tutaj kręgle. Oczywiście Strajk. Tutaj lecimy. Tutaj Strajk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Numer 10 jeszcze się zostało tutaj. Oczywiście nie trafiłem, bo tak gadam. Okej, strike. W ogóle widzowie, lubicie grać w kręgle? Napiszcie w komentarzu, bo ja bardzo lubię grać w kręgle. I uwaga. Oczywiście trakej. Uwaga. Prawie. Uwaga, Spear. 234. Uwaga, widzowie. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie grać w kręgle. Oczywiście padajcie na film, ale z ciebie mam Miki. Oczywiście Miki wkradł mi się na kanał. Popsuł moją wystawę aut. Kiedyś nagrał te auta, ile mam ich nazbierane. Nagram taki short. No więc oczywiście na razie widzowie. Do następnego razu.